Senior młodzieżowiec. Tak jak powiedziałem, ach, teraz przepiękna akcja, taki od niechcenia. Lewy na dół wychodzi lewym sierpowym na... Dużo, dużo ciosów Rembecki lokuje na dolnych partiach, one tam nie wszystkie oczywiście są celne, ale te wyjścia na górę też bardzo dobre. Ozgowicz. Wszystko to dzielnie znosi. Twardy mężczyzna. I tutaj... Mocno, mocno napiera Ozgowicz w tej chwili Sebastiana Rembeckiego. No troszeczkę tutaj zapasów. Bardzo mocny prawy sierp na głowę Rembeckiego. Widać, że ten cios zrobił wrażenie na Rembeckim. No stara się przetrzymać chwilę słabości. Ciężką przeprawę będzie miał Rembecki z Ukraińcem, który jak tur przeszedł do przodu. Rembecki tam z defensywy stara się zadać również jakiś silny cios. Ale to, co się tutaj teraz dzieje, to już oznaka, że Rembecki jest naprawdę zmęczony. No jest to pierwsza runda, trochę mi się nie chce wierzyć, ale no to już nie ten Rembecki, który wyszedł na początku rundy. Teraz prawdopodobnie inny wariant Rembecki on obrał. Widzi, że Ozgowicz nie zamierza odpuszczać pojedynku i nie wystraszył się go absolutnie. Jest. No troszeczkę. Rzut przez biodro Ozgowicz zastosował. Koniec pierwszej rundy. No można by powiedzieć, że rundy podzielone i na dwie części. Pierwsze półtorej minuty bardzo ładna postawa Rembeckiego po takim bezpośrednim prawym prostym Ozgowicza. Gdzieś od połowy rundy Ozgowicz zaczynał uzyskiwać przewagę i to naprawdę bardzo ładnie i skutecznie pokazał parę ciosów, które no mocno, mocno tutaj nadszarpnęły kondycją Rembeckiego. Przed nami runda druga. Sebastian Rembecki to naprawdę dzielny zawodnik, który też nie zamierza dać plamę na swoim wizerunku. Wielu sympatyków, którzy przyszli dzisiaj go oglądać w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce. No ładny sierpowy Rembeckiego lewy, ale tam nie do końca celny. Ozgowicz, tutaj bardzo wysoka uniesiona prawa ręka pozwoliła mu zamortyzować ten lewy sierpowy.
No kolejny, prawda, rzut przez biodro próbował zastosować Ozgowicz. Obserwując ten pojedynek, naprawdę można pozazdrościć Ukraińcowi serca do walki i takiego uporu nie odpuszcza nawet na jeden centymetr. Wirtuozem techniki to on nie jest, ale to serce, które pokazuje w ringu, pomimo inkasowania naprawdę nieraz momentami ciężkich ciosów w wykonaniu Rembeckiego. Koniec rundy drugiej. No nie można powiedzieć, że pięknego pojedynku absolutnie, bo piękny to on nie jest, ale jest na pewno pojedynkiem. To taki mały przerywnik w wykonaniu pana Leszka dla dopieszczenia pięknością Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego Solne Miasto w Wieliczce. I narożnik Górnika Wieliczka. Obydwaj trenerzy widać zafrasowani wielkim egzaminem Sebastiana Rembeckiego. Bo dzielny to młody zawodnik, ale dzisiaj tutaj ma naprawdę bardzo trudnego, niewygodnego przeciwnika. Troszeczkę wody porozlewane w narożnikach, ale to no, naprawdę nie ma się czemu dziwić. Przychodzą zawodnicy spoceni, chcą trochę ochłodzenia i tutaj trenerzy mocno, mocno polewają ich, aby dać im tej ochłody i przepływu nowej energii do kolejnego starcia. No bardzo sprytnie teraz uniknął Rembecki ciosu Ozgowicza, odchylając tułów. Dwa bardzo mocne ciosy Rembeckiego na dolne partie i jeszcze jeden prawy hak trafia Ozgowicza, ale ten niezrażony kompletnie zaangażowaniem i sposobem boksowania Rembeckiego robi swoje całe czasy, utrudniając jak najwięcej pojedynek Rembeckiemu, a w tym całym galimatiasie i zamieszaniu chce zadać równie celne swoje ciosy. Ah!
Nie ulega tutaj kwestii absolutnie, że Rembecki jest dokładniejszym zawodnikiem, ale to wygląda naprawdę bardzo, bardzo słabo. Same ciosy Ozgowicza, no powiem szczerze, może kilka było zadanych w tarczę trafienia, czyli wzdłuż linii uszu i ramion aż do pasa. Proszę zobaczyć, ile złości tej sportowej jest w wydaniu Ozgowicza. I ostatnie sekundy pojedynku. I zakończyła się kategorii motorowej 70 kg, której zmierzyli się Lubomir Ozgowicz oraz Sebastian Rembecki, już za chwilę poznamy. Przypomnę, spotkali się w tym pojedynku Sebastian Rembecki i Lubomir Ozgowicz. No jest to bardzo ciekawa kwestia w tym pojedynku. Mówiąc szczerze i otwarcie, remis by chyba tutaj nikogo nie skrzywdził, ale poczekajmy na oficjalny werdykt i któremu z zawodników pan sędzia ringowy Ariel Środa uniesie rękę do góry. Za chwileczkę zobaczymy. Supervisor meczu pan Ryszard Grzybek sprawdza jeszcze dokładnie. Jednogłośnie na punkty zwyciężył Sebastian Rembecki. Jednogłośne zwycięstwo na punkty Sebastian Rembecki. To, co mówiłem w końcówce tego pojedynku, absolutnie tutaj wydaje mi się nie ma racji Ozgowicz, że jakimiś protestami tutaj próbuje, prawda, podkreślić swoją wyższość. Był zawodnikiem bardzo ambitnym, ale po prostu te jego akcje były bardzo chaotyczne i tak ciosów w tarczy trafienia było raczej.